Dzień dobry, tu testerki szczęścia. Z tej strony Beksalala, a po drugiej stronie stołu jest ze mną gość specjalny, czyli... Czyli Marko, czyli ja. Cześć. Tak, liczył na to, że tak, że ja go przedstawię, ale wyszło zupełnie inaczej. No i dziś będzie takie wydanie specjalne, w ogóle specjalna audycja, ponieważ ja pierwszy raz w życiu będę przeprowadzała wywiad. Marko na pewno myśli, że jesteśmy tutaj jakimiś wytrawnymi youtuberkami. Ja zadebiutowałam od lipca, ponieważ miałam do tej pory kompleks swojego głosu. Uważałam, że brzmię jak przemądrzała sowa. Każdy tak ma ze swoim głosem. No masakra jakaś. Także wytrawną youtuberką nie jestem, a porwałam się na coś takiego niesamowitego, czyli przeprowadzenie wywiadu z osobą, która mnie urzekła. Powiem, o właśnie, teraz liczę na tym, właśnie szkoda, że nie widzicie min, bo chcę właśnie mojego gościa zaskoczyć. Więc zaskoczę go jeszcze czymś takim. O, sobie przygotowałam taką mowę. Od wywiadu służbowego stało się. Zakochałam się w facecie młodszym od mojego syna. Przeprowadzę pierwszy raz w życiu prawdziwy wywiad. Marko, o, tak już o tym mówiłam, jest na pewno zdziwiony, bo może myślał, że jestem rasową youtuberką, a to będzie mój zupełny debiut. Co nas łączy, co nas połączyło? Jesteśmy ludźmi z szafy i gdy dowiedzieliśmy się o tym, to pomyślałam, a później przekonałam tego Marko, że możemy zrobić coś dla wszystkich mieszkańców polskich szaf i opowiedzieć w kilku audycjach, jak wygląda życie ludzi z szafy. Bo niektórzy tu mówią, że to nie ludzie, tylko ideologia i że w szafie mieszka się tak samo dobrze jak w willi. I dziś porozmawiam z Marko o tym, jak to jest wychodzić z szafy do pracy. Mam przygotowane pytania, nie będę się oszukiwać, że nikogo nie doszukiwać, że to z głowy. Czytam z kartki, słyszycie pewnie szelest moich kartek. I tak, ostatnio usłyszałam taką historię, która się zdarzyła w pewnej firmie w Belgii. Opowiadała mi to moja koleżanka, Polka, która mieszka i pracuje w Belgii. Powiedziała, że pewnego dnia jedna z dziewczyn podchodziła do wszystkich współpracowników, przytulała się do nich i mówiła, że jest lesbijką. Jak ty, Marko, myślisz, po co ona to robiła? Ja się tak zastanawiałam, mam pewną koncepcję, ciekawa jestem, czym ty masz podobne. To znaczy, była trzeźwa? Tak, to było w pracy, w godzinach pracy. Bo jakby no, jest to troszkę dziwne, ale może skłoniło ją do tego, no nie wiem, taka potrzeba wyrażenia siebie. Znaczy, dziwię się, bo stawiam siebie w podobnej sytuacji i zawsze wydawało mi się, że wśród środowiska, z którego, że tak powiem, może nie, że się wywodzę, ale w którym jakby mimochodem, mimowolnie jestem, dzielimy się na dwa obozy, czyli ludzi, którzy żyją całe życie w ukryciu, albo ci, którzy chcą wyrazić siebie, albo raczej powiedzieć po prostu wprost, kim są, bo jest im tak łatwiej, czują, że oszukują wszystkich naokoło, przede wszystkim siebie. Ale no to jest mi ciężko jakby zrozumieć takie zachowanie. Wydaje mi się, że może to było czymś spowodowane, albo ona chciała zobaczyć reakcję ludzi, albo zobaczyć na przykład, jak miała, załóżmy, dobre stosunki z tymi ludźmi, przyjaciół, tak w pracy można tak powiedzieć, to może chciała zobaczyć, kto jest takim prawdziwym przyjacielem. No i właśnie to ciekawe jest to, że wiesz, gdyby to zdarzyło się w Polsce, to no to oczywiście manifestacja, ale w Belgii, nie dziwne, że to tam ktoś musi chodzić i o tym opowiadać. Ale ja, wiesz, dopiero dziś rano, bo też tak się zastanawiałam od soboty, o co tu chodziło. Dziś rano przyszło mi do głowy, o co mogło chodzić tej dziewczynie. O to, żeby na przykład skończyć plotki, nie? Może słyszała coś za swoimi plecami, faktycznie. Nie? Jakieś szemranie, jakieś takie dziwne zachowania, tak sobie pomyślałam, że mogło chodzić o tym, o to właśnie, albo nawet jej się to mogło wydawać, że tak jest. Nie? Że takie wręcz jakby na siłę, nachalnie, tak, cześć, jestem lesbijką, no tak, już, wystarczy? Tak, może teraz ktoś inny, może faktycznie. Jak myślisz, to mogło tak być? Mogło tak być.
to kurczę, takie to nawet niezłe rozwiązanie. No i co teraz, tak? No i co, nie mamy no tak, pana płaszcza i co i nam pan zrobi? Koniec tematu. Mhm. To prawda. No. No, fajne. Tak. I teraz będzie pytanie. Takie pytanie. Podobne do tego poprzedniego, ale jak wiesz, tak, może słuchacze nie wiedzą, no to niech się dowiedzą, że do takiego mini coming outu Marko doszło na spotkaniu integracyjnym, służbowym. Dosyć oficjalnym. Dosyć oficjalnym, ale na kolacji. No i dlaczego się zdecydowałeś właśnie wtedy? Właśnie tam. Szczerze powiedziawszy, znaczy to kilka osób było, prawda? Ale to tak, wiesz, tak, zaraz tam to było się... jakoś w ogóle przy stole, tak, tutaj tak. Jeszcze z jedną koleżanką z innego miasta, którą też pierwszy raz w ogóle widziałem na żywo. A to się w ogóle okazało, że ta koleżanka ma przyjaciela też. Tak? Tak. Bo ja to pamiętam wszystko, bo nie byłem aż na tyle pijany. Aczkolwiek, no nie ukrywam, że alkohol tutaj dużo pomógł. Nie wiem, po prostu... Ja nie miałam tego w planie, więc to też nie było tak, że ja podszedłem z takim celem, tak jak ta koleżanka. Wcześniej wspomniana koleżanka z Belgii, ale nie wiem, to jest chyba taki moment, taka chwila, kiedy decydujesz się jakby, żeby uciąć, może nie uciąć plotki, nie wiem, jakby był jakiś temat i ja nawet nie pamiętam, coś rozmawialiśmy. Właśnie to nagle tak, nie? Tak nagle powiedziałeś, a ja mieszkam z chłopakiem. Tak, coś właśnie chciałam ci powiedzieć, bo ja to od 3 lat w ogóle mieszkam z chłopakiem. Coś było o trudnych jakichś chyba rzeczach, coś o kliencie rozmawialiśmy, narzekaliśmy sobie na klientów, z którymi musimy współpracować. I się bawi pływać, to były takie żarty, tak? Coś i jakoś tak to po prostu wyszło. Jakaś taka chwila. Ja to w sumie bardziej skierowałem do tej koleżanki niż tutaj do ale ja to świetnie usłyszałam. Bo Beksi ma uszy jak nietoperz i na takie rzeczy jest wyczulona. Ja usłyszy tam szelest i już wie, o co chodzi. Także byłam czujna i od razu tu wyhaczyłam. Zaświeciłaś się. Zaświeciły mi się oczy po prostu, gdy usłyszałam, bo bardzo chciałam spotkać taką osobę, z którą będę mogła porozmawiać, która będzie taka otwarta, no bo z moim synem jest ciężko. Ciężko jest mi rozmawiać z moim synem, pewnie tobie jest ciężko z twoją mamą rozmawiać. No, są pewne rzeczy, znaczy ja jestem z mamą bardzo blisko i na początku było bardzo ciężko, ale to był jeden dzień i... A to o tym opowiemy. Myślę, w wywiadzie rzeka. Jest to po prostu temat rzeka, to jest nie na 10 minut, tylko raczej na godzinę. Ale teraz jesteśmy, no jest mi najbliższą osobą tak naprawdę i my możemy rozmawiać o wszystkim. No, to fajnie. Ale no też jako matka nie wie wszystkiego i kiedyś mi powiedziała, że jest moją mamą i nie może być moją przyjaciółką, co jest, teraz rozumiem, że to jest, teraz to rozumiem, wiem, że to jest prawda, bo musimy zachować pewne ramy, tak? Matka to nie jest twoja przyjaciółka, więc jakby ona nie wie 5% z mojego życia, ale by wiedziała połowę, to by za mnie straciła szacunek, także wydaje mi się, że tak powinno być. Ale faktycznie, pewnych rzeczy się nie porusza i jest to takie, no nie wiem, może nie tyle co ciężkie, ale może trudne. I ona też mnie zazwyczaj nie pytała o pewne rzeczy. Długo też dochodziła do takiego momentu, kiedy było to dla niej na tyle łatwe, że można było o tym swobodnie rozmawiać i przed moment, że mogłem jej kogoś przedstawić, ale faktycznie, no też chciałam zawsze spotkać osobę, z którą mogę o tym porozmawiać z tej drugiej strony, która widzi to z drugiej strony, tak? Jako matka, tak? No dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego, to nasze spotkanie. A w ogóle jest taka ciekawa sprawa jeszcze, bo przez chwilę o rodzicach porozmawiamy, jest taka ciekawa sprawa, że ja uważam, że to rodzice powinni więcej, a Marko uważa, że to dzieci powinny więcej, ja więcej wymagam od rodziców, a on więcej wymaga od dzieci. To jest taka mała kwestia sporna, ale to też a powinno być w ogóle odwrotnie, no, prawda? Bo ja uważam, że tak, że to rodzic to po prostu... Świadczy, mamy samokrytykę. Tak, rodzic urodzi i to jest jego psi obowiązek, kochać i koniec. Po prostu nikt się nie prosił na świat. No. No tak. Coś w tym jest. Pamiętasz, kiedyś przyszedłeś do nas, nie pamiętam, na jakąś tam sprawę służbową chodziło, wychodziłeś wtedy wcześniej z pracy i jechałeś do Holandii. Pamiętam, że opowiadałeś o tym, że musisz kota jeszcze odwieźć do mamy i bardzo się spieszyłeś i wtedy powiedziałeś, że jedziesz tam z dziewczyną.
Dlaczego? Szczerze powiedziawszy, nawet i to mnie zdezorientowało. Nie pamiętam, że mówiłam, że z dziewczyną. Powiedziałeś z dziewczyną. Może tak powiedziałam faktycznie tak na odczepkę, że tak powiem, żeby tutaj uniknąć tematu. No, za dużo było tych świadków. Ja mam osobiście taką przypadłość, że ja po prostu z zasady nie, jakby boję się facetów w tym temacie. Mhm. Czyli jeżeli jest dla mnie nowy ktoś, nie wiem, idę na imprezę, jestem zaproszony, jestem w ogóle, nie wiem, przyjacielem tej osoby, która organizuje, to jeżeli ja wchodzę na tą imprezę i jest 10 dziewczyn, jest jeden chłopak, ja już mam pewną blokadę, już się boję, bo mogę dostać p***. Może nie, że zawsze i nigdy mi się to nie zdarzyło, żebym też tak dostał p***, była jakaś nieprzyjemna sytuacja, ale mam po prostu, to jest takie poczucie z mojego po prostu miasta, się wywodzę z mojego miasta i miałam nieprzyjemne po prostu doświadczenia i mam taki wewnętrzny strach. Jeszcze mi się to nigdy chyba nie zdarzyło, żeby to się przerodziło faktycznie w realu, ten mój strach, ale no i tutaj była taka sytuacja właśnie, że my siedzieliśmy, my z Beksi pracujemy w dwóch różnych działach, no i czasami te działy właściwie to na co dzień się łączą w obowiązkach zawodowych, no i czasami ich odwiedzam. I faktycznie było coś takiego, i ja możliwe, że tak powiedziałem, bo... Zbyt dużo facetów siedziało. To było zbyt dużo facetów, to po pierwsze. Po drugie, ja chyba też nie chciałem nikogo atakować tym stwierdzeniem, bo to nie Bo to by się nie było czasu, żeby to tłumaczyć. Tak, to nie było czasu, żeby to tłumaczyć. Poza tym chciałem szybko załatwić rzecz zawodową, a to by tylko i wyłącznie opóźniło. Mhm. Nie chciałem nikogo zostawiać z takim czymś, kiedy ja teraz wyjadę sobie i wrócę i nie wiem, i bym na pewno myślał, co ci ludzie o tym... Tak, bałby się ludzi do pracy. Byłby rumor, tak. Rzeczywiście. Szczerze powiedziawszy, to teraz mogę powiedzieć, bałem się nawet twojej reakcji. Ja chciałam właśnie o tym opowiedzieć na końcu, że ty powiedziałeś, powiedziałeś, pamiętam, boję się tej kobiety, ale to będzie na końcu będzie, albo dobra, bo teraz takie pytanko teraz. Pamiętam, że wróciłeś z Holandii i przywiozłeś ciastka nam. Przekupstwo. To, i pamiętam, coś wysłałam w sobotę, czego ty nie wysłałeś w piątek i wysłałam to zupełnie przez przypadek, naprawdę, bo ktoś czegoś ode mnie chciał, nawet nie sprawdziłam, że to ktoś czegoś nie wysłał. Zupełnie. I ty w poniedziałek byłeś też z ciastem. No i czy masz takie wrażenie, że osoby z szafy starają się bardziej? Chcą bardziej niż pozostali. Tak. Że uważają, że za wszystko muszą się odwdzięczyć. Dlaczego? Ale też nie w 100%. Ja znam sporo takich osób, ale to też nie jest tak, że ja się trzymam z takimi osobami. Ja w ogóle stronię od tego środowiska. Ja mówię teraz tylko i wyłącznie za siebie. Ja po prostu totalnie się nie utożsamiam z całym środowiskiem. Ja byłem raz na marszu i mi się bardzo podobało i widziałem widziałem na żywo po prostu, że no nie wiem, może było takich 5 czy 4 osoby takie totalnie skrajne, gdzie ja sam przecierałem oczy, sobie myślę, po co? Z przysłowiowym piórkiem w to ja się z tym nie utożsamiam, tak a były w większości rodziny z dziećmi i tego telewizja nie pokazuje. I to jest zarówno prawa, jak i lewa, ja mówię tutaj ogólnie. I to mi się też nie podoba, no bo to chodzi o to, żeby przyciągnąć uwagę. Ja się z tym nie utożsamiam, więc ja nie mówię za wszystkie, tylko mówię za siebie, bo ja po prostu nie trzymam się z tym środowiskiem, ja po prostu chyba nie lubię innych gejów. Ja lubię tylko jednego swojego, którego mam w domu i ja nie potrzebuję mieć takich znajomych. To my jesteśmy specyficzni. Może nie wszyscy są tacy też przebojowi, no jak ja, ale ja nie potrafię przy jednym stole siąść po prostu z drugim gejem i żeby była cała impreza i on by był w centrum uwagi. To on musi wyjść, albo ja wyjdę, bo ja muszę być w centrum uwagi. Wydaje mi się, że w tej sytuacji nie chodzi o to, może to nie, gejem, tylko może chodzi, nie, ale tylko chodzi o gwiazdę wieczoru. Możliwe, ale po prostu niektórzy mają taką, ja może mam manierę, może tego nie wiem, kiedyś też słyszałem, że mam dużą manierę, ale później jak ktoś poznał na przykład kogoś innego z tego typu grupy, że tak powiem, no to okazuje się, że wiesz, to jesteś taki jednak normalny. Ja nie lubiłem, najlepsze stwierdzenie w ogóle, jakie usłyszałem w życiu, to było od chłopaka, przyjaciółki, który powiedział, że, cytuję, wiesz co, nigdy pedałów nie lubiłem, dopóki ciebie nie poznałem. To jest najpiękniejsze zdanie, jakie usłyszałem kiedykolwiek. Ja nie lubię słowa pedał strasznie, ale... Ja nie mam z tym problemu, bo ja sam opowiadam też takie żarty. Fajnie. Nie wiem, czy fajnie, bo mój syn na przykład zupełnie nie ma dystansu, jest mi z nim bardzo ciężko rozmawiać. On jest w takiej skrajności, w walce, po prostu w poczuciu takiej niesprawiedliwości.
i w totalnym dole przez to, bardzo często, nie? No ja już mam za sobą ten etap chyba, w Warszawie jest troszkę inaczej. A przy czym on jest ktoś młodszy, nie? A no zobacz, a w Warszawie jest trochę inaczej i on tu praktycznie od dzieciństwa jest w Warszawie, nie? Tak, jak ktoś się tutaj urodził, nie docenia kompletnie sytuacji ludzi LGBT w tym mieście. No nie, tutaj dla mnie jest inne życie. Trzeba było z małego miasta przyjść, żeby zobaczyć, chyba że tak. To jest, że no, to ale jest... to jednak jeszcze nie jest to. Powiem ci, w ogóle zboczyliśmy z tematu. Tak, mieliśmy tak, gadać, my się staramy mieliśmy trzymać. Tak, ja zapomniałam pytania w ogóle. Dobra, pytanie już jest odpowiedziane. Mieliśmy opowiadać o pracy, ale przyszliśmy właśnie do skrajne poglądy twoje i mojego syna. Poczekaj, o czym ty powiedziałeś? A o tym małym mieście. Czy my... już wiem co chciałam powiedzieć. Mój syn powiedział, że on się nie zgadza. On się nie zgadza na to, że ktoś, znaczy na takie życie, że on się spotykał z różnymi tam przyjaciółmi, on musiał się zaprzyjaźnić. W ogóle generalnie on chciał się zaprzyjaźnić w tym środowisku. To jest ciężko. Znaczy, jemu idzie bardzo łatwo, tak? Ale te osoby go tak po jakimś czasie nie wydają, już mu się ciekawe, dlaczego. Dlatego, że one właśnie osiadły i one się zgadzają na to, co jest. Tak. A on jest rewolucjonistą i jemu się to nie podoba. On powiedział, że nie można położyć uszu po sobie i oj dobra, już tam tylko niech nie gadają, aby tylko dali święty spokój. To on się na to nie zgadza. Z tym się też zgadzam. Mhm. Może nie za wszelką cenę. Bo kiedyś taki też byłem, a później zauważyłem, że nie ma sensu poświęcać całego swojego życia dla czegoś, co i tak się wydarzy kiedyś. Ale może nie w tym momencie, kiedy my tego chcemy. Czyli ja jestem za tym i ja też nie pozwolę, żeby ktoś na mnie pluł. Ja będę mówić, że to jest deszcz i ja nie dam się jakby tutaj zapędzić w kozi róg, bo już kiedyś udawałem kogoś, kim nie jestem, ale nie mam w sobie chyba już takiej walki, bo ja się czuję dobrze, tak jak jest. Ja sobie już tak ułożyłem życie w tym momencie, że naprawdę doceniam to, jak to moje życie wygląda i szczerze powiedziawszy, mam teraz bardzo też dobre stosunki z ojcem, ale nie zawsze tak było. I wyrwanie się tak spod jego, że tak powiem, ręki, gdzie on do dziś jeszcze ma problem z poczuciem, że on już nie ma nade mną władzy, bo nie jestem od niego zależna ani finansowo, ani tak naprawdę to zbije mnie, a ja jeszcze mam gdzieś z tyłu głowy, że się boję, bo tata mnie zbije, bo tata coś zrobi. Więc moje życie już teraz zależy wyłącznie ode mnie i nie potrzebuję walczyć za cały kraj, aczkolwiek zgadzam się z tym, jestem bardziej za walką, za wyjściem na ulicę, niż za siedzeniem i czekaniem. A dobra, nie moja sprawa, co w domu, to pokryją mu. Nie. Tak. Oczywiście, w domu pokryją mu, nie mówię, żeby się też afiszować zbyt mocno, ale no powiedzenie, że mam chłopaka, prawda? Nie jest akurat afiszowaniem się, jak tak, dla mnie. To bo nawet to jak się para na ławce za mocno całuje, to też jest troszkę takie niesmaczne. No tak, ale na tej parze nikt nie zwrócił uwagi. Dokładnie. To jest ten... I ta parze takiej hetero, to jest... Tak. I to jest niesprawiedliwe. To boli mojego syna, że oni mogą iść za rękę. Przecież oni się nie chcą całować, ani robić niczego, kogo tutaj coś, nie wiem, zgorsza, bo jakieś dziecko się zgorszy, chociaż dziecko się powinno zgorszyć tymi parami hetero na ławce, nie wiem, bardziej. Ale on chce po prostu iść za rękę i nie może, to go bardzo boli, nie? I nie zgadza się, że inne osoby mają to, po prostu tak się boją, że nie chcą nic z tym zrobić. Tak. Dobra. Wracamy do spraw pracowych. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, czy osoby... starają się bardziej. Czy my się staramy bardziej? Nie, bo może ty po prostu masz taki pryzmat przez to, że widzisz moje takie małe czyny. Ja po prostu, może ja taki jestem, że... Nie wiem, no pomyślę, a może dam im coś słodkiego, przekupię. Wiecie, że ja ale... mam to samo, znaczy tak, mów, bo no, ja nie macham, żebyś zamilkł, nie tylko wiem. Tak macham. Nie wiem, tak naprawdę, bo to zależy. Ja znam też zupełnie... W drugą stronę takie osoby, kompletnie zamknięte, chamskie, wręcz odrzucające od siebie krypto, tak? Więc takich to znam mnóstwo w ogóle, co ukrywają się, a ja na przykład wiem. Więc nie wiem. Może ci, którzy są ujawnieni, są tacy otwarci. Też nie chcę, żeby to tak wychodziło, że się tak na siłę staram. No po prostu ja wychodzę z założenia, że ktoś od wejścia jest dla mnie niemiły i od wejścia mnie nie lubi, nie znając mnie, to jest po prostu słabe. I chcę nie też pokazać... Ciastka. Właśnie nie wiem. Czasami myślę, że dostanie i zobaczy, że może nie warto być takim zamkniętym, ale już jak odmówi albo będzie chamski, to nie ma problemu. Za chwilę też mogę być chamski. Bo to jest do momentu, kiedy ktoś ewidentnie jest chamski... Mimo tego, że ty mu dajesz różę, a on w ciebie mierzy pistoletem, nie ma problemu. To w takim razie ta róża leci na bok i walczymy, no. Fajnie. Nie można sobie pozwolić. Nie, dlatego, wiesz, to pytanie to napisałam, przygotowałam, dlatego, że coś takiego powiedziałeś tam w trakcie tego
powiedziałeś, tak, ale to nie wiem, właśnie czy pamiętasz w trakcie tego, tej imprezy, bo ja jestem gejem, ja się muszę bardziej starać. Coś takie, takie zdanie padło, wiesz, bo żeby mnie zaakceptowali. Dlatego to pytanie to przygotowałam, chociaż później już mi powiedziałeś, że nie, ale... Dobra. Czyli, że nie musisz starać bardziej niż inni i niech to jest spadają. Chyba kwestia indywidualna. Moja przyjaciółka była, uważała, że mój syn się musi starać bardziej, żeby no skoro on już taki jest, no to niech on będzie jakiś milszy. Nie? No i to mnie tak boli. A, jakby mi tam wyjechała w paciorę. Dobra. Żeby nie wyszło na agresywną osobę. No, nie, może to będzie wycięte, zobaczymy. Znaczy jak kaprylla, co stwierdzi. W naszej firmie pracują osoby homofobiczne, jak wiesz. Okazuje się, że już wiem. Ale ty powiedziałeś, że ty czułeś, kto to jest, nie? To, wtedy. Tak, i po czym tak. To się poznaje? I szczerze powiedziawszy, to jak przeczytałam to pytanie, zanim się spotkaliśmy, bo wcześniej dostałam je mailowo, to faktycznie ja sobie tak zrobiłam taki research w głowie i jest coś takiego. Ja myślę, że to nawet można zobrazować taką osobę. Nie wiem, czy to się tyczy 100%. Oczywiście nie ma co generalizować, bo my walczymy chyba wszyscy przeciwko generalizacji. Ale no, jeśli chodzi o naszą firmę, to faktycznie jedno słowo mi się rzuca gbur. Po prostu. Jest to osoba taka już takim wyrazem twarzy. Ja dzisiaj rano miałam taki wyraz twarzy, bo mnie po prostu tak zdenerwowali mnie w autobusie po prostu później po drodze. No i może miałam ten jeden dzień taki wyraz twarzy, ale to też było miłe, bo się wszyscy mnie w firmie pytają, dlaczego taki jest, coś to się stało, bo ja taki nigdy nie jestem. A taka osoba po prostu wchodzi i ona już tonem głosu mówi, cześć, i ty już wiesz, że ta osoba taka jest, nie wiem, jakieś takie spojrzenie, taki ton, taki, nie wiem, niezadowolony w ogóle, jemu wszyscy powinni być wdzięczni w ogóle, jak to może czegoś nie wiedzieć, że on przyszedł, nie wiem, po prostu, nawet w korespondencji takiej mailowej, takiej służbowej to się wyczuwa. I ja miałem już od początku po prostu spięcie na linii z jedną osobą, aczkolwiek nie jestem pewien, czy ta osoba o mnie wie i myślę, że nie wie. I to nie chodzi o to. Tutaj nie można też powiedzieć, że ten człowiek jest do mnie nastawiony, bo czuje pedała i jest przeciwko ale mnie. Ale wyczułeś homofoba, bo ale ja trafiłeś no, w sedno. Chyba wyczułem, bo faktycznie po prostu to spięcie było od początku. Ja się bałem tego człowieka i mi się nie podobało, że jestem w pracy i muszę coś z nim załatwić, a on się na mnie drze i czułem się jak przy moim ojcu, tak naprawdę. Ale no, na szczęście mam taką, a nie inną przełożoną, która po prostu od razu przygotowuje wielkie działo i atakuje i nie pozwoli skrzywdzić. Chłopak teraz powiedziałeś, że się drze, to się starałam od tym drugim. Bo tam taki jeden jest się wydzierający. Nie, to był wtedy ten raz, ale to było jeszcze w poprzednim biurze. Myślę, że myślimy o tej samej osobie. W każdym razie, no nie wiem. Później ty mi jeszcze powiedziałaś o jeszcze innej osobie, tutaj akurat kobieta, co mnie też troszkę zdziwiło, ale no właśnie, bo nastawiam się, że to zawsze faceci. Faktycznie też coś takiego jest. No, widzisz się z człowiekiem, jesteś, nie wiem, we wspólnej kuchni, tak, w wspólnym pomieszczeniu, wchodzi, nie powie cześć, tak się spojrzy. No, i też taki wyraz twarzy, takie niezadowolenie, takie zniesmaczenie wręcz, nie wiem. Usłyszał, jak ona z twoim mężem rozmawia, ja mi się rozwiodła po prostu. Bo my jesteśmy świadkami, wiesz, rozmów telefonicznych, ja mi się rozwiodła. Przecież na mamy salki tak jak ta, tak? Możemy dziś się schować. No. No, masakra. Nie, albo takie typu, nawet, w ogóle wręcz takie osoby mają problem z poczuciem humoru, tak naprawdę. Z nimi nie pożartujesz. Znaczy pożartujesz, ale tak uraczanie. Tak, ale to jest takie bardzo prześnie. No, nie wiem, jakoś nie mogę złapać flow. Nie mogłem akurat z tą jedną osobą złapać flow. No i okazało się, że to się tak wyczuło, ale... Ja z nią złapałam świetny flow, tak? Po prostu poszłam i zrobiłam awanturę dziką. Ty się przekonałaś naocznie, tak? Naucznie, że, na usznie, że tak. Tutaj wyszło, no a ja po prostu czułem. Byłam ofiarą przemocy. Dokładnie. Chociaż on nie wiedział, że ja jestem ofiarą, ale... Ale to uważam, że to była najlepsza lekcja. Ale to była tak, ale to była przemoc po prostu dla moich uszy i dla mojej duszy, wtedy, gdy on zaczął kpić sobie ze środowiska. Poszłam i stanęłam tak prosto przed nim i powiedziałam, słuchaj, mój syn jest gejem. I pierwszy raz w życiu zobaczyłam, jak komuś szczęka, tak jak mówię, że komuś szczęka opadła, to coś takiego się stało, że się poluzowały tu zawiasy i opadła szczęka. I nagle nie wiedział, co powiedzieć. Tak, jakoś. No i ja właśnie... A było przepraszam?
Nie, to było po prostu takie zamurowanie, bo ja, wiesz co, on słowa nie wydusi, on nie mógł słowa z siebie wydusić, bo ja powiedziałam, że takie rozmowy, to albo głośniku radio włączę, albo sobie takie rozmowy prowadź w kościele, bo on jest bardzo gorliwym katolikiem, albo u siebie w domu, a w pracy, to ja po prostu pójdę do prezesa, bo tu jest zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji. No, także mamy na niego bata. Jakby co? Jakby co to sru. No. Mówiłeś, że nie doświadczyłeś homofobii w miejscu pracy. Napisałeś, mhm. nie? Bo jak ja napisałam temat, mhm. o czym będziemy rozmawiać, to powiedziałeś, że ty nie doświadczyłeś homofobii. Ale wiem, że obawiałeś się, gdy zaczynałeś pracować, w ogóle do pierwszej pracy, zanim poszedłeś. Dlaczego? Tak, stricte homofobii w swojej karierze nie doświadczyłem i nie mówimy tylko o tej firmie. Ale no faktycznie, no ja tam mam ze sobą parę takich jakby nieznaczących pracy typu kelner albo w odzieżówce, co też jest typowe dla mojego środowiska, bo tam byli sami tacy jak ja, jeśli chodzi o chłopaków, ale faktycznie w poprzedniej firmie, która też była w tej samej branży, w której jestem teraz, myślę, że mogę tutaj zrazić branżę, tak? To chyba, czy... Możesz. Tak? No, to nie, ja tylko to wiesz, bo ja mówię, myślę sobie, kurczę, gacie będę kupować, a tu facet stoi, nie? No teraz to już mogę sobie kupić gacie. Myślę, że na spokojnie, raczej tak. Dobra. W firmie transportowej pracowałem właśnie rok. No, to jest to po prostu środowisko spedytorów, czyli bardzo zamknięte, męskie, grube, mocne, szowinistyczne środowisko. Rubaszne. Bardzo. I później zatrudniliśmy też dwie dziewczyny, więc one wręcz... No nie mogły już tego słuchać, ale jedna była na tyle taka przebojowa, że ja się dziwię, mówię, sorry, ale no ja się za ciebie nie wstawię. Ja mogłem, ale mówię, po co? Jeżeli ty masz takie przebicie, tak? Wszyscy się trochę mieli taki respekt do niej. Mm-hmm. Mówię, byś nawet w żartach, ale mocno zaznaczyłaś, sobie tego nie życzysz. Ty tego nie robisz, tylko wolisz wyjść na papierosa i... No mm-hmm. sorry, jakby mówili o mnie, momentalnie bym zareagował. I jak się okazało, w ogóle bardzo pozytywnie to było wszystko finalnie, jeśli chodzi o tą... no, homoseksualność, tak? No bo była też impreza pracownicza, też była taka integracyjna, ja też się podpiłem, zebrałem się na odwagę i jakoś po 4 czy 5 miesiącach już miałem przedłużoną umowę, stwierdziłem, że muszę im powiedzieć, bo ja się po prostu źle czuję. Mhm. Ja się boję tam iść, ja drżę, ja nie, że ktoś się tylko dowie i w ogóle ja już tam będę mieć przesrane. A okazało się, że oni wiedzieli, bo to było dwóch braci, którzy mnie zatrudnili, że oni mówią, że wiedzieli od razu od pierwszego momentu, jak tylko przyszedłem na rozmowę, ale dla nich to nie znaczyło nic, bo ja dobrze się zaprezentowałem, więc mnie zatrudnili. Czyli jakby mieli z tym problem, to by mnie nie zatrudnili. Mhm. Nawet bym nie wiedział, więc to mnie zaskoczyło. No i impreza się mocno rozkręciła, wszyscy się dowiedzieli. Niektórym myślę, że zamknąłem po prostu usta, ale no zdziwiło mnie, że z niektórymi, z którymi zaczynałem mieć powoli kontakt, ten kontakt się zatarł. Niektórzy ręki mi już nie podawali. Może nie, że totalnie przez to, bo ja sam nie lubiłem, wchodziłeś tam i było 30 chłopaków, trzeba było każdemu podać rękę. No po co? Bez sensu, jakby cześć, widzimy się codziennie. Ale faktycznie z niektórymi już łapałem taki kontakt i widziałem taką granicę. Z drugiej strony, co się później dowiedziałem, jakby nie dziwię się też troszkę, bo oni to bardzo szybko i mocno przyjęli. To był taki moment, a za chwilę później jeszcze jakby drugi kolega, który nie był do końca jakby ujawniony, był jakby... Boże, no zakumplowaliśmy się bardzo mocno i oni się bali po prostu, że ja może nie wiem... Że cię parą. No nie, że ja coś może do nich też będę mieć, bo no, to jest taka zawiarka. O matko, już wiem, o czym ty myślisz. O matko, to jest coś strasznego. Mój syn o tym mówi, że w ogóle... zaatakuje. Tak, właśnie, że tym wszystkim facetom się wydaje, że po prostu gej to się w nich tam tak, że my się teraz rzucamy na każdego penisa. Tak, że na każdego faceta. My też mamy oczy i my też mamy usta i tak. Zwłaszcza takie zapyziałe jakieś łysy,
pryszczaty heteryk, który sobie wisi krzyżyk naprzeciwko niego, masturbuje się na widok dwóch lesbijek w monitorze, a tutaj tylko aby obsmarować. Na pewno jest niegorzące. Tak, bardzo się boi właśnie, że stanie tak, po prostu pięknie, uwikniony. Że no nie. Także tam wyszło na to, no to nie była homofobia, tylko po prostu ja się chyba bałem, należało się nie bać od początku, no ale to nie jest tak, że wchodzisz od razu mówisz. A tutaj jakoś po miesiącu wyszło to w rozmowie z moją przełożoną i z koleżanką, która też była zatrudniona razem ze mną w tym samym dniu. I też bardzo pozytywnie i to jakoś tak później sobie szło i no nie wiem, wydaje mi się teraz, że tak 90% firmy wie, ale ja z 90% ludźmi w firmie mam, że tak powiem, kontakt na cześć i zagadam. To obchodzi. Dokładnie. Jakby, no nie chodzę, nie rozgłaszam jak ta koleżanka z Belgii, ale myślę, że wszyscy wiedzą. I jakby ja no się bardzo dobrze, bo nawet jak nie wiedzą, to jeżeli ty uważasz, że wiedzą, to fajowo. Dokładnie. To się lepiej czujesz sam. Przynajmniej jest w porządku, jest dobrze. Tak. Teraz będzie ciężkie, trudne pytanie, ale to później ci powiem, o kim myślę, bo nie rzucimy tu na antenie. Bo mnie się wydaje, że w naszej firmie jest kilku kryptogejów. Jednego jestem niemal pewna, ale no nie wiem. No i ty już mówiłeś, że spotkałeś kogoś takiego. W życiu, że dużo takich osób spotkałeś. Dlaczego one to robią? Dlaczego żyją w ukryciu? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Znaczy, nie wiem. Ale oni się tobie przyznali, czy tylko ty się domyślasz, a oni się tak tobie nie przyznali otwarci? Kilku się przyznało, a kilku ja po prostu wiem, bo to wyszło... Jak to brzmi, przyznał, tak, no jakby to wyszło w rozmowie albo w zachowaniu. Ale no... Wielu żyje po prostu jakby... Nie wiedzą, że ja wiem. O, wiem od kogoś, albo wiem, bo gdzieś spotkałem w danym miejscu, jak się okazuje, w bardzo takim zamkniętym klubie, gdzie w ogóle inna ta osoba być. I udawała, że mnie nie zna, no ale nie udało się tego ukryć. Ale też było bardzo miłe uczucie, tak naprawdę, takie triumfalne, kiedy ktoś, kto cię gnębił z tego powodu jeszcze w twoim mieście, spotkałeś go w takim miejscu. Tak, i jeszcze coś oczekiwał, wow. Że ty, że tak przysłowiowo przed nim uklękniesz. Dosłownie. No... Troszkę oni, się zszokował. Najbardziej chyba tak homofobicznie się zachowują. Nie? Tak, tak. No nie będę tutaj ukrywać, że miałem satysfakcję, kiedy wydała się ta informacja, bo ja tego nie ukrywałem. To było zbyt takie... Zbyt podłe. Zbyt chamskie, zbyt po prostu bezczelne po tych wszystkich latach, gdzie naprawdę ta osoba mnie napiętnowała, żebym ja później w naszym rodzinnym mieście odpowiedniej osobie się o tym nie pochwalił po prostu. Także zemsta była słodka, naprawdę, za te wszystkie lata. Bo to było po prostu w szkolne czasy, gdzie mnie na korytarzu po prostu każdy zaczepił, odbijał mnie jak piłkę między sobą i ja miałem strasznie przez w gimnazjum. To jest gimnazjum w ogóle najgorszym wynalazkiem, jakie to państwo wymyśliło. Dobrze, że już znowu tego nie ma. I no, to było piękne uczucie. Bo ja wiem, o tym ta osoba się dłużej, później dowiedziała i też mi groziła, ale ja się już nie boję. Także to, no, to jest super, super. Tak, zemsta. Nie namawiam do zemsty, ale też, no, słuchajcie, życie jest jakie jest i trzeba sobie jakoś radzić. Także powiem ci tak, jeśli chodzi o krypto, no niektórzy się boją rodziny, niektórzy się boją w sensie, no, że będą odtrąceni. No ja tak miałem, tak? To jest podstawowa rzecz. Dla mnie rodzina jest najważniejsza i ja mam o tyle szczęście, że moja rodzina jest cała w 100% za mną. Wszyscy. I dziadki, i dziadkowie, i ciocie, i wszyscy tacy najdalsi w ogóle już poznali mojego chłopaka, mimo że z nim ciężko zamienić dwa słowa, no bo akurat ja jestem ze wschodniej strony Polski, więc tam się raczej uczyli rosyjskiego niż na przykład niemieckiego. Mój chłopak jest Holendrem, więc po angielsku też średnio. Więc raczej z nim sobie nie porozmawiają, ale nie mają z tym kompletnie problemu. Poza tym ja nie jem mięsa, a mój chłopak je mięso, więc on jest swój, bo on wszystko je. Tylko on nie pije mocnych alkoholi, a ja piję mocny alkohol, więc jak my przyjeżdżamy, to jest mieszanka wybuchowa. Więc tu jest fajnie, ale wiem, że ja mam szczęście, bo nie każdy ma taką rodzinę, więc ludzie się boją po prostu przed ujawnieniem się przed rodziną, przed środowiskiem, nawet przed sąsiadami. Że ktoś zauważy, że to są takie osobniki, takie, po co nam tacy, miejsce pracy, no nie wiem tak naprawdę, może się boją też szczęścia, bo to jest, dla mnie to jest po prostu, to jest słabe, to jest szkoda życia, zwłaszcza w tych czasach. Jest jak jest w naszym kraju, władza jest jaka jest, będzie inna następna, która według mnie też nic nie zrobi, bo to nie chodzi o to, że mówimy teraz na obecną, a jesteśmy
za tą drugą, ja jestem kompletnie ani za jedną, ani za drugą. Bo i w ogóle nie wymieniajmy też z nazwy, nie wchodźmy, ale mieli też 8 lat, żeby coś zrobić. To jest kiełbasa wyborcza. Według mnie nie różnią się jedni od drugich niczym, kompletnie. To jest po to, żeby właśnie dalej trzymać podział. Bo bez tego obie partie nie mają racji bytu. Takie jest moje zdanie, więc ja w ogóle nie głosuję, jeżeli nie muszę. Co też jest pewnie niedobre, bo zawsze mamy wybór, ale według mnie to jest wybór między młotem a kowadłem. To jest typowo polskie. Głosujemy przeciwko komuś, a nie za kimś. Straszne. Ale faktycznie... Ale faktycznie niektórzy są trochę obciachowi, no to chociaż obciachu nie robią, drudzy są mniej obciachowi. To prawda, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. No więc o to mi chodzi, więc to, chociażby to dlatego ja głosuję. No więc... Dla mnie to jest po prostu słabe, szkoda życia, ma się życie tylko jedno i jeżeli możesz je przeżyć w własny sposób, chociażbyś od ciebie rodzinę odwróciła, to dlaczego nie? Bo z tą przysłowiową matką czy babcią nie będziesz do końca życia, kiedyś ich zabraknie, tak? I co? No i zostaniesz sam. Albo, no nie wiem, z kobietą, tak w moim przypadku, z kobietą, którą całe życie oszukiwałeś, a natury nie oszukasz. Kiedyś zawsze będzie fizyczna potrzeba bliskości z osobą, do której masz pociąg. W tym przypadku do płci tej samej, tak? Także... No właśnie, to o tym pociągu porozmawiamy, bo mam w następnej audycji, bo mam nadzieję wielką, że jeszcze coś nagramy. Ja też mam taką nadzieję, bo super, ja nie mogę przestać gadać w ogóle. Najgorsze jest to, że mamy pytania. Bo Kaprylda też bardzo jest ciebie ciekawa i też by chciała, żebyśmy urządzili taką rozmowę w 3 osoby. Miło mi. To fajnie by... Znaczy, to jest mój pierwszy wywiad, który ktoś ze mną przeprowadza. Bo ja ze względu na studia raczej przeprowadzałem i to było moje marzenie i no ja mogę gadać z tym skończyć. Nie wiem, czy moje pytania są dobre. Dobre, bardzo one są dobre. Zupełnie amatorskie. Jestem amatorką, jestem pielęgniarką, tu jestem, wiesz, kim. Moja mama jest pielęgniarką. Twoja imienniczka. Wiesz, że byłeś sobie pana drugie imię, takie jak ty? No to jest przeznaczenie. Kurczę, no, w życiu są po prostu rzeczy, które teraz się... Teraz sobie to uświadomiłam, bo on miał mieć właśnie... Miał mieć tak na imię. Marko. Bardzo popularne imię w tym kraju. Nie, Marko, bo brat mojego męża ma tak na imię i obiecał temu bratu, że syn tak nie... I zapomniał i dał na drugie. Nie, ale ja miałam inne plany. Dla mnie było inne imię ważne i no i wyszło jak wyszło. Musiał ustąpić. Ma mój syn na imię tak, jak ja chciałam. Chociaż prawdopodobnie by wolał jednak mieć na imię Marko. Jak się okazuje, nie podoba mu się za bardzo to imię, które mu wybrałam. Mało znam osób, których imię się podoba. I własne. Mnie się też nie podoba. Kurczę, super. A mnie się moje podoba. O, no to dobrze. Mam czasem wrażenie, że ludzie w pracy mówią, że są tolerancyjni. Ale to nieprawda. A jak przychodzi, tylko, to do czego? Tak, że tylko udają. A jak przychodzą, zaczynają się głupie żarciki, jak zaczynają się popisy, to nagle okazuje się, że jest inaczej. Dla mnie homofobia to równa się faszyzm. Czy ja przesadzam? Czy lepiej tak właśnie być takim trochę śliskim, czy to jest do przyjęcia, czy po prostu takim radykalnym jak ja? Nie chcę powiedzieć, że przesadzasz, bo to jest to jest szczerość i to jest twoje jakby podejście, twoje uczucie. Ja bym aż tak tego nie przyrównywał, bo z doświadczenia wiem, że to też nie chodzi o to, żebyśmy, tak wychodzili z tym różowym piórkiem przysłowiowym i się wszędzie, gdzie tylko możemy, wciskali, afiszowali i każdemu mówili, tylko raczej być właśnie takim flexible, takim śliskim trochę tak, w zależności od sytuacji, aby nam było dobrze tak naprawdę, żeby nam się dobrze współżyło z ludźmi, no bo niestety praca z ludźmi jest jaka jest, wszyscy wiemy, każdy, kto współpracuje z ludźmi, to wie, że to jest ciężki kawałek chleba. I żeby być zgodny, w zgodzie ze sobą, ale też żeby na siłę nikogo, nie wiem, nie kłuć, bo sami byśmy nie chcieli, żeby ktoś, tak przysłowiowo, tak, no jestem osobą niewierzącą i nie chciałbym, żeby ktoś non-stop mi wciskał wszędzie ten krzyż i te tematy, chociaż moja rodzina cała jest wierząca i ja to szanuję, bo już mam ten etap za sobą. Miałem w głowie chęć podpalenia kościoła, tak? Jak byłem bardzo zbuntowany i młody i w ogóle bardzo przeciwny wszystkiemu. No tak, ale to się na chęci kończy, tak? I to jest nasze jakby... O Jezu, no, to też nie może o Jezu, tak... O Jezu, no właśnie, ja to mówię, ale dla mnie to jest jako przecinek. Ale to nie znaczy, że chcę, żeby ktoś mi non-stop wciskał, że to jest dobre i że ja się przekonam, bo to nie na tym polega. Ktoś sobie wierzy, ktoś nie wierzy, ktoś jest taki, ktoś jest inny. Ale faktycznie...
Ja bym to obrócił w drugą stronę. Nie, że ludzie są tolerancyjni dopóki coś, tylko ja z mojego doświadczenia na szczęście mogę powiedzieć w drugą stronę, że ludzie myślą, że są bardziej zamknięci niż są. A są zamknięci do tego momentu, kiedy to nie dotyka ich bliskich. Tak, to i to właśnie, się tyczy wszystkiego. Tak, to jest właśnie piękne, znaczy piękne, to jest straszne, że ludzie tak łatwo sobie szafują tą homofobią, a tutaj jakiś tam dziesięciolatek biega, nie wiadomo, dokładnie, co będzie. Mój brat całe życie mnie też tak przezywał od pedałów i tak dalej, tak sobie cisnęliśmy różne teksty, dopóki nie okazało się, że to jest prawda i ktoś obcy mu z kolegów nie powiedział o mnie, no to tamten ktoś już miał podbite oko, pod okiem, piłeczką. No, także to jest wymowne, tak, on też taki był, przeciwny, jest młodszy, zaznaczę. I wszystkich tych, którzy mnie wcześniej, przed nim, bo jestem 3 lata starszy, napiętnowali, on później ma, bo w albo trzyma po prostu całą dzielnicę. To jest niemożliwe. Ja po prostu usłyszałem kiedyś u psychologa, że mam mentalność ofiary, a on atakującego. On wszystkim tym, co mnie napiętnowali, co mógł, to w... Nie wierzę w ogóle w mentalność ofiary. Nie wierzę w coś takiego. To jest piętnowanie. Wierzyłem długo. Nie. To jest twój własny wybór, jak sobie pozwolisz. Po prostu. Ciężko jest się z tego dołka wygrzebać. Jest coś takiego. Że to jest wybór, rozumiem. Myślałam, tak, że tak. Nie, myślałam, że bo wołanie o pomoc to jest, że taka ofiara wrodzona, jakby wiesz, bo. Nie. Czyli że okej, okay, dobrze. Jest jeżeli jest to do wyjścia, to w porządku. Zawsze, uważam, że zawsze. Bo niektórzy tak jak ta matka z dzieckiem, która jest takie rzeczy i boi się opuścić mieszkania, bo co? No jak to co? No albo zostaniesz, będziesz dalej bita, albo zareagujesz. Tylko trzeba to zrobić inteligentnie i sprytnie, tak? No bo niestety, no jest jak jest. Im więcej się prosi czasami nie o pomoc, tym jest gorzej. Ja myślę, że nie. Ja ci powiem, dlaczego... Jeszcze nie dostajemy kulką w łeb. Dlaczego mi jest tak trudno? Znaczy, dlaczego ja jestem taka krańcowa, może powiem. Skrajna. Skrajna, właśnie. Brakowało mi słowa. Dlaczego ja jestem taka skrajna? Bo jestem nadwrażliwcem, co ciągle wszędzie już o tym mówi. Odkryłam to 3 lata temu i nareszcie mogę się do tego przyznać. Mogę wszystkim opowiadać. Jestem nadwrażliwcem, jestem osobą nadwydajną mentalnie, która nie śpi po nocach i tworzy, bo nie może spać. Później wstaje rano do pracy. I takie osoby przeczytałam właśnie w książce, że mają bardzo ciężko jest im właśnie być takim śliskim. One są skrajne. Przeżywają wszystko albo w prawo, albo w lewo. Albo w prawo, mocno. Albo w lewo. Jest mi bardzo... Chociaż potrafię się czasem ślisko zachowywać, ale to dlatego chyba, że jestem spod znaku bliźniąt. To mi się to tylko udaje. Ale to naprawdę nie dotyczy to takich bardzo ważnych spraw. Jeśli chodzi o ważne sprawy, to koniec. No po prostu ja idę, pobiję, podpalę, zabiję. Jak... Naprawdę. Na antenie takie rzeczy. No dobrze, to był żarcik. Oczywiście, że niczego takiego, nie zaatakuje. Niczego takiego nie zrobię, ale za mojego syna byłabym gotowa zrobić wszystko i za osoby, które kocham. Za osoby, które kocham, pójdę, zrobię wszystko, co najgorsze, co będzie trzeba. Dobra, nie śmieję się. Bo to jest prawda. No może to jest z tobą wywiad, a nie ze mną. Powiem czytelnikom, tak słuchaczom. Mówiąc, słuchaczom, słuchaczom, że w naszej firmie Beksi jest dosyć wysoko postawioną osobą, jeśli chodzi też o takie poczucie respektu. No właśnie, to mnie tak rozbawiło. I nie rozbawiło, jak powiedziałaś. Mieć takiego sojusznika ze sobą, no nie jeden mi już pozazdrościł, także uważajcie. Właśnie się dowiedziałam, że się mnie boją. Chociaż ja specjalnie czasem tak rzeczywiście się zachowuję, żeby się mnie bali, ale to po to, żeby niektórzy, bo jak chcę, żeby sobie poszli i mi nie zawracali gitary, to ja wtedy udaję, że jestem groźna. Tak naprawdę to ja jestem strachobiziel taki wewnętrzny w niektórych sytuacjach, no a w niektórych taki skrajna i taka zdrowa. Chyba kwestia może, wiesz co, ja zauważam, że ja mam taki, przy nagraniach, nie? Taki głos, jak moja taka siostra cioteczna z Kanady. Której po prostu nie cierpiałam, jak ona gadała, bo ona właśnie taka przemądrzała. Ja zobaczyłam, że ja normalnie tak samo brzmi jak ona, jak ta siostra, która tak w telefonie, wiesz, gadała i tak słyszałam to. Ja normalnie tak samo. Mam kolejne pytanie. Niektórzy mówią, że ludziom łatwiej zaakceptować, ludziom hetero oczywiście, łatwiej zaakceptować związek dwóch dziewczyn niż dwóch chłopaków. Czy tak, to prawda? Tak, uważam. Tak. Dlaczego? Też uważam. Całe życie staram się zrozumieć dlaczego.
Może dlatego, że jest w nas zakorzenione takie poczucie, że kobiety są tą płcią, nie wiem, słabszą, tak? Delikatniejszą, więc... a facet jako, nie wiem, głowa rodziny, jako ten samiec alfa, który... utarło się, że dwie nawet dziewczyny idące za rękę jako przyjaciółki, to jest normalne. Mm-hmm. Ale dwóch facetów to jest mega niemęskie i to jest nienormalne i coś to jest nie tak. Grudzi faktycznie... podobno tak chodzą przyjaciele. Faceci. Tak, albo w Hiszpanii, albo we Włoszech faceci się całują na powitanie, nie? Mm-hmm. U nas to w ogóle no szok. Chyba tylko jak jest, nie wiem, wujek z wujkiem pijany i sobie życzenia składają, to jest ewentualnie, ale tak to, albo na weselu. Wujek z wujkiem. W sensie, no nie wiem, mój ojciec tak z jego bratem, coś takiego, no wujek. Ale no, jest coś takiego i faktycznie jest łatwiej, jest jakoś to do... Nie wiem dlaczego, ale faktycznie wiem, że gdybym był dziewczyną i miałbym dziewczynę, to mam wrażenie, że byłoby mi łatwiej. Dziewczyny mają po prostu... Dziewczynom więcej wolno. O! Dziewczyna się może ubrać w męskie ciuchy i nikt na nią nawet krzywo nie spojrzy, wręcz powiedzą, że fajnie. Facet się ubierze w sukienkę, no powaliło go? Coś jest nie tak. Dziewczyna się umaluje, nie umaluje, spoko. Facet się umaluje, no okej. Okay. Już jakby, już jest takie coś, ale tak, o co chodzi? Tak, takie nieśmieszność też, tak. Nie? Dziewczyna jakieś ma pomalowane takie... paznokcie, normalne, niepomalowane też. Facet ma tylko niepomalowane, to są takie schematy. Ale dziewczyna wąsów nie może mieć. No teraz już coraz częściej, ale coś jest na rzeczy i faktycznie, poza tym, jest większa akceptowalność dlatego, że, co jest niesamowite, facetów hetero strasznie podniecają dwie dziewczyny. Tak, to i chciałam powiedzieć. 90% chciałoby mieć dwie laski w łóżku. Dwie. I ja jeszcze w ogóle zastanawiam się, to już jest druga taka, w ogóle nie wiem, czy tego nie wytniemy, ale... Ja mam... Kapryna, to przejdzie, to miała przejść cenzurę. Ja się fascynuję pewnymi tematami, na których temat chcę napisać pewne, nie wiem, artykuł, coś takiego, jakąś naukową rozprawkę. I aż chyba sięgnę do telefonu, bo to jest tytuł, który po prostu mam, ale go nie wymienię na końcu języka i on się tyczy właśnie tego syndromu heteroseksualnych mężczyzn. I to jest... Może to jest głupie, ale po prostu no muszę to przeczytać, o czym chcę napisać. Fenomen nagminnej chęci heteroseksualnych mężczyzn do uprawiania seksu analnego z kobietami. No to ciekawe. Bo naprawdę spotykam się, no nie spotykam się, ale mam, no ja się przyjaźnię raczej z dziewczynami, tak miałam zawsze kontakt lepszy z dziewczynami. I każda praktycznie mi wspomniała, że kiedy minimum raz w życiu jej facet pytał, czy ona by chciała spróbować. Więc jakby tutaj ich granica, nie wiem, bo to chyba facetów obrzydza, że facet z facetem to robi, tak? W to miejsce. Ale już ich partnerka ma to samo dokładnie miejsce i to samo z tego miejsca się wydobywa i to ich nie obrzydza. Nie mogę tego zrozumieć. Czym się różni dla nich to, że oni w tym będą brali udział, niż to, że ktoś sobie będzie brał udział i jest szczęśliwy z tą osobą, już jest tą osobą całe życie. To jest dla mnie niezrozumiałe. Jakby. Więc to tutaj... pokazuje, że no może dlatego jest ta akceptacja większa, że po prostu facetów jarają te dwie dziewczyny. Tak, co też nie wiadomo dlaczego, nie? Tak, o tym samym sobie właśnie myślałam. To nawet, no ale też to poza anteną ci kiedyś opowiem. Jak myślisz, jak to takie pytanie będzie takie górnolotne? Jak powinno być w takiej firmie polskiej, ale jednak międzynarodowej? Czy uważasz, że w takiej dużej firmie jak nasza, z takim prestiżem, bardziej powinno się podkreślać sprawy tolerancji, tak, akceptacji, tak, niż w tej chwili jest. Nasza firma wydaje mi się, że i tak podkreśla, tak? Są jakieś eventy, mamy tutaj pewne kolorowe dni, że tak powiem. Nie nic na siłę, nie bez przesady, ale no bo też nie róbmy z nas jakby bogów, tak? Że musimy być na piedestale, to nie o to chodzi. Chcemy być równi. Dlaczego ja płacąc te same podatki, żyjąc tą samą osobą, która jest moim partnerem, jestem dalej dla niej obcy i może ja nie powinienem płacić podatków, skoro ja nie mogę mieć tych, nie mam tych samych przywilejów. Ja nie mogę zawrzeć związku, ja nie mogę zarejestrować związku, tak, czy przeżyć z tą osobą legalnie, Boże, no dziedziczyć, tak? Czy wiedzieć o stanie jej zdrowia, no to jest słabe. I w tym przypadku, jeśli chodzi o firmy, wydaje mi się, że to jest
To jest duża szansa właśnie dla takich krajów jak Polska, bo nie mówimy tylko o Polsce. Znaczy w tym przypadku tak, ale ogólnie. Duża i nawet nie wiem, czy nie jedna z nielicznych szans, jedyna, która nadarza się, że firmy z zagranicznym kapitałem, które mają doświadczenie i są pochodzą z kraju, który jest bardziej otwarty, narzuca pewną narrację, która niejako wymusza tak, akceptację różnorodności, bo firma im bardziej otwarta i różnorodna, tym lepsza, tak, tym pozyskuje kolejną tak. grupę odbiorców, więc wydaje mi się, że no tędy droga, tak? Że nasze firmy chyba powoli też tutaj w tą stronę zmierzają, bo jeżeli by tak nie było, to nawet jeżeli ta firma jest zagraniczna, to tutaj by tego nie było czuć, a my to czujemy. Ja czuję wsparcie firmy, nie boję się tutaj mówić o tym, może nie mówię wszystkim, bo tego nie potrzebuję, ale ja się czuję tutaj przed bardzo dobrze i bardzo fajni są ludzie, ale wiem, że jakby miał styczność z osobą, która ma z tym problem, to bym się po prostu od tej osoby trzymał z daleka. My byśmy sobie załatwiali swoje sprawy służbowe, ale gdyby się, w momencie, gdyby się pojawił problem, to też bym tego tak nie zostawił. Tylko zresztą, no umówmy się, i z przełożoną, i wyżej, ja mam dobre stosunki, bo ja po prostu mam łatwość w nawiązywaniu kontaktów i ja mnie się albo nienawidzi, albo lubi. A na szczęście tfu-tfu mam tak, że większość mnie lubi, no więc jakby ta osoba byłaby na przegranej pozycji. Bo wygra się z osobą pozytywną, i miłą, i którą się lubi, niż z tą burowatą, która po prostu kogoś jeszcze gnębi. No to jest naturalne. Więc tutaj duży plus dla akurat naszej firmy. Dla akurat naszej firmy, ale myślę, że w innych nie wygląda to aż tak kolorowo. Nie zawsze. Wiem, jak to wyglądało u faceta mojego syna w firmie. To też pewnie zależy od branży. Branży, miejsca. To było... Ja zostałam rozproszona tak, tutaj na moment, tak, bo to my tak siedzimy w takim przeszklonym pomieszczeniu i tu ludzie przechodzą do nas, machają. Dokładnie. Tak. Więc tam on po prostu wrócił taki roztrzęsiony. Jest akceptacja, ma koleżanki, ktoś tam wiedział, a chociaż znalazł chyba jeszcze też osobę też drugą taką, tak. I o tyle było mu łatwiej, ale to nie było tak jak ty opowiadasz, że tu jest, wiesz, że to było ok, ale nie aż takie otwarte ramiona, nie? Więc, więc wydaje mi się, że jeszcze w innych firmach może być jeszcze gorzej. No na przykład tak jak tam u ciebie wśród tych 30 gburowatych, łysych, pryszczatych pracowników. Myślę, że już... Udało nam się. Wyczerpaliśmy temat. I ja bardzo bym chciała, żebyśmy mieli jeszcze jakieś następne spotkania. Czy chciałbyś? Oczywiście, jak najbardziej. Ja już musimy od razu zsynchronizować kalendarze. Dobra. Niestety ja żyję z planem i się go trzymam, bo zbliża mi się przeprowadzka i wiem, po prostu... Wiem, bo może po przeprowadzce, no chyba, że po pracy na jakieś takie krótsze, jak dziś, chociaż miało być krótsze i wcale krótsze nie było. Jeżeli tobie odpowiada, może być też tak samo jak teraz, w ciągu tak? tygodnia, nie ma problemu. Super. To, tylko, że to będzie prawdopodobnie bez kapryldy. Kaprylda bardzo by chciała, więc na taką dłuższą rozmowę, taki wywiad rzekę, umówimy się, jak już będziesz po przeprowadzce i w którąś sobotę. I powiem, że tak, jak wiesz, zawsze są wiersze. Ja je zawsze na chama pcham po prostu w każdej audycji, więc tu też będzie wiersz i to będzie, nie wiem, czy ja już go czytałam, wiem, że go mnóstwo osób zna, moich fanów moich wierszy. Ale chyba go jeszcze nie czytałam. Ten czytałam? Mi nie, ale ja go znam. Tak? Skąd? Wysyłałaś mi. Ten wiersz? Tak. No rany. Dobra. Ludzie go czytali, ale... Znaczy ludzie go czytali, ale ja go nie czytam. Nie, dobra, inny wiersz przeczytam. Chciałaś mnie zaskoczyć. Co? Chciałam taki ten smutny o depresji. Tak, ale właśnie nie kończymy tak depresyjnie, bo mi się wydaje, że my skończymy bardzo miło. Dobra, to będzie wiersz w ogóle od czapy, słuchajcie, w ogóle nie związany z tematem dzisiejszym, tylko w ogóle z rozmową o Raczku i z moim wielkim płaczem po tym, jak w audycji nie chciał czytać moich wierszy. I przeczytam ten wiersz, którego właśnie nie przeczytał pan Raczek. Wtedy w tej audycji. Tak po prostu. Ni z gruchy, ni z pietruchy. To będzie wiersz. Kiedy budzik znowu dzwoni i z krainy snu przybiegam, myślę, sobą chcę być wreszcie i z perfektem głośno śpiewam. I na głowie dużo staję, i na rzęsach spaceruję, i rozdaję gwiazdki z nieba. Jestem sobą, nic nie czuję. Może zostać wojowniczką i powalczyć gdzieś o siebie. Tylko gdzie ja się schowałam?
w wielkim świecie, w siódmym niebie. To było do filmu Mulan, przez który się mało z Capryldą nie rozstałyśmy. No. A mówisz o wersji tej... Kinowej, znaczy takiej fabularnej. Nie kreskówce, tak? Nie kreskówce, chociaż było... Kreskówkę uwielbiam. Wiem, że ona była rewelacyjna, ja jej nie oglądałam. Była recenzja tego kinowego. Caprylda obejrzała i to, zrobiła po prostu przewspaniałą recenzję, wielką tam porównanie jednego i drugiego, po prostu mnie wymiotła i on nie przeczytał mojego wiersza wtedy. Nie słuchałeś tej audycji. Tak? Nie. My opowiadamy w tej audycji, co się potem stało. Słuchaj, on na antenie obiecał jej książkę z autografem, nie? Co mnie po prostu tam skręciło w środku aż, nie? Bo ja pisałam wiersze do każdej audycji przez wiele miesięcy jego i on zawsze je czytał. I mi nigdy nie dał książki z autografem. Słuchaj, ale potem książka do niej przyszła bez autografu. Ale naprawdę nie miałam satysfakcji, było mi przykro, że pan Raczek po prostu jest takim ptakiem, który rzuca sobie słowa na wiatr, nie? I słowa. Ja tu mało się nie pokłóciłam z koleżanką, a tu... A tutaj kłamstwo. Nie, no, znaczy, no tak, dobra, rozstajemy się, rozumiem, bo już nam tak kończymy. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakiś zestaw pytań, ale... Nie mam żadnego zestawu pytań, następne przygotuję, będziemy albo o rodzicach, albo o podróżach. No właśnie, gaj w podróży. Bo to też nie jest łatwa sprawa. Nie wiem, czy mam jakoś tutaj za duże doświadczenie. Za daleko nie podróżowałem poza Europę. A to nie chodzi mi, wiesz, o doświadczenia takie z podróży właśnie takich poza Polskę. Mi chodzi o podróże polskie. Mhm. Właśnie jak to wygląda. Nawet zamawianie hotelu. Tak, dokładnie, no, pokój z jednym łóżkiem. Jakieś tam anegdotki śmieszne może mam. No właśnie, o coś takiego. No to jak najbardziej. To do widzenia. No dziękuję bardzo. Pa, pa. Słuchacze, Capryldo, będziesz, teraz będziesz tam wykreślać wszystko.